To jest program Polska 24, Agata Konarska. Witam Państwa i zapraszam. A oto co dziś przed nami. Szósty pod względem wielkości żaglowiec świata pływa już pod polską banderą. Jeszcze pod szwedzką nazwą, ale już pod polską banderą. W drodze do Polski jest nowy żaglowiec, kapitan Borchardt. O niezwykłym, sentymentalnym rejsie przez Bałtyk Tadeusz Nowakowski. Ach, piękny jest. I kosztował tylko 950 tysięcy euro. Niewiele, jeśli pomyśleć, że za tę sumę Polska stała się posiadaczem szóstego co do wielkości nowego żaglowca. I w dodatku kupionego prywatnie. Pomysł jest praktycznie wynikiem myśli żeglarzy, którzy chcą coś zrobić dla żeglarzy w Polsce. Zrobiliśmy. Od 17 dzisiaj to jest statek polski. A wszystko zaczęło się podczas jednego z rejsów, gdy grupa żeglarzy postanowiła założyć spółkę akcyjną i kupić własny żaglowiec. Wybór padł na szwedzkiego Najadena, niemal stuletni trzymasztowy szkuner, wybudowany w Holandii. Sprowadzamy go do Polski 1 września. Wpływamy do portu Hel na uroczystość obchodów rozpoczęcia II wojny światowej. Wiążąc to z historią kapitana Borchardta, który schował się 1 września w porcie w Sztokholmie. Tam dar pomorza został zabezpieczony, przetrwał całą wojnę bez uszkodzeń. Był taki wyraz twarzy jak właściciel, no. Do ostatniej chwili trwało załatwianie formalności związanych z przekazaniem żaglowca. Za chwilę kapitan Najadena opuści szwedzką banderę, a potem podniesiemy naszą. Żegnany syrenami statków, w tym polskiego promu ucumującego w Nynäshamn, żaglowiec wyruszył w kierunku Helu. Z portu w Nynäshamn, Tadeusz Nowakowski, Polska 24.